Рудовоса Ранна. Witajcie w klubie golfowym. Dzisiaj mamy prawdziwą profesjonalistkę, która udziela lekcji za jedyne 10 tysięcy soldów. Oto Dronio, sławna mistrzyni gry w golfa. Który z was chce się nauczyć? Ja. Ułóż tak ręce, obróć się i uderz. Znakomity wyrzut w sam środek. Wspaniale. Lekcja skończona. Teraz musi pan zapłacić dodatkowo 90 tysięcy za całusa. Razem 100 tysięcy. Dziękuję. Jestem. Proszę przygotować się do wyrzutu. Wspaniale, mistrzowski strzał. Piłeczka wystrzelona z tego urządzenia zawsze trafia w środek, nawet jeśli gracz popełni błąd. Następny. Moja kolej. Proszę ułożyć ręce. Co się dzieje? Jesteś dobry, nie dotykasz piłek, a zawsze trafiasz w środek. Urządzenie się zepsuło. Oszuści! Przeklęta maszyna. Pomocy! Nareszcie koniec. Zwróćcie mi pieniądze. To nieuczciwe. Wzięliście je, a niczego mnie nie nauczyliście. Spójrzcie, tam ktoś leży. Co mu się stało? Symbol czaszki. To banda Drombo. Pewnie znowu jakieś oszustwo. Chodźmy sprawdzić. Dobrze. Lepiej zejdźmy do podziemia. Powinny tu być drzwi do piwnicy. Robi, znajdź je. Użyję magnesu. Znalazłem. Tam jest światło. Słyszysz muzykę? Tak, wyglądają na zadowolonych. To znana piosenka, hymn Trójki Drombo pod tytułem Prosiaczek. Jak nazywa się ten robot? To Ironwood, najinteligentniejszy robot, jakiego skonstruowałem. Co w nim wyjątkowego? Aby zaczął działać, przed naciśnięciem przycisku trzeba powiedzieć: ruszamy, mój słodki. Jesteś geniuszem. Mam przeczucie. To ja, do Kurobei. Tak jest. Przybył pan bardzo wcześnie. Nie było tłoku. Mam dla was informację. Oto państwo Epol, gdzie żyje dziewczyna o rudych włosach imieniem Ran. W tym domu mieszka Barnaba. Tu też znajduje się kamień do Kuro. Życzę szczęścia. Pomocy, zaraz wybuchnie. Choć raz niech pan zostawi nas w spokoju. Dronio, pomóż mi. Trzymaj się ode mnie z daleka. Nie chcę wybuchnąć. Uciekaj. Zdaje się, że wyraziłam się jasno. Zrobiłem, co w mej mocy. To wszystko twoja wina. Nieprawda, uwierz mi. Stanąłem przed tobą, żeby cię chronić, ale kiedy mnie odepchnęłaś, bomba poleciała w twoim kierunku i wybuchła. To wszystko. Mogłeś wymyślić coś mądrzejszego. Źle mi poszło. Chodźmy za nimi, Janet. Dobrze. Ruszamy.
To jest Apple. A ta para, która zbiera jabłka, to Marta i Barnaba. Przydałaby się pomoc naszej Mary. Tak, ale od kiedy uciekła z domu, przestałem uważać ją za córkę. Zakazałem jej wychodzić za mąż. Była jednak tak zakochana, że wolała nas porzucić. Minęło już 15 lat. Słyszałam, że urodziła śliczną dziewczynkę. Wiesz, że nie lubię tego wspominać. Przydałaby się nam jakaś pomoc. Jest tyle pracy. Czy to posiadłość pana Barnaby? Szukamy rudowłosej dziewczynki o imieniu Ran. Ruda? Mam rudą córkę, ale ma na imię Mary. I od 15 lat tu nie mieszka. Naprawdę? Skąd pewność, że to ten sam Barnaba, którego szukamy? Może Dokurobej znowu dał nam mylne informacje. Wracam do domu, masz rację. Skoro już tu jesteśmy, możemy spróbować. Rozkaz. Przepraszam, czy możemy panu pomóc przy zrywaniu jabłek? To niemożliwe. Dlaczego? Kobiety nie mają dość siły, żeby wykonać taką pracę. Ona wygląda na słabą, ale w rzeczywistości jest bardzo wytrzymała. Mała, ale silna. Dlatego jeszcze nie znalazła męża. Zamknij ten dziób. A nie mówiłem? Zatrzymaj się, Jatta Królu. Tam ktoś jest. Przyszłaś tu, żeby znaleźć pracę? Dlaczego akurat do pana Barnaby? Wolałabym o tym nie mówić. Dziękuję za poczęstunek. Jesteście bardzo uprzejmi. Nie martw się. Cała przyjemność po naszej stronie. Nadjeżdża wóz. Proszę się zatrzymać. Może pan podwieźć tę dziewczynkę do pana Barnaby? Owszem. Dziękuję. Dlaczego jedziesz właśnie tam? Chciałabym dla niego pracować. Faktycznie kogoś potrzebują, ale nie sądzę, aby Barnaba zatrudnił dziewczynkę. Naprawdę? To jeszcze raz my, panie Barnabo. Chcemy dla pana pracować. Będziemy się bardzo starać. Jestem Drunko, brat tej ładnej dziewczyny, która tu była. Wydaje mi się, że to ta sama osoba. Mężczyzna nie ma takiego biustu. Otrzymamy pracę, czy nie? Ja też chcę pracować dla pana. Nazywam się Ran Kiki. Nie interesują mnie pieniądze. Nie chcesz pieniędzy? Możesz zostać. W pracy też mamy rywala. Trzeba zebrać wszystkie jabłka, zanim się zepsują. Ci młodzi bardzo dobrze pracują. Ładne, prawda? Zrobiła to moja córka, zanim uciekła z domu z pewnym człowiekiem. Wyrzekłem się jej. Niepotrzebnie krzyczę na ciebie. Panie Barnabo, jeśli to panu pomoże, proszę na mnie krzyczeć. Wyjaśnij mi, dlaczego pracujesz gratis i jesteś zawsze taki miły? Przepraszam, muszę skończyć przed wieczorem. Ran Kiki! Ran Kiki! Ran Kiki! Ran Kiki! Mamo, tak jak pragnęłaś, zostawię ten talerz dziadkom. Żegnaj. Wypełniłam swoją powinność. Dziadkowie, wybaczcie moim rodzicom. Ran Kiki. To dziewczynka. Spójrz, mój drogi. To talerz, który zabrała ze sobą Mary. Skąd on się tu wziął? Przyniosła go Ran Kiki, czyli Ran, rudowłosa dziewczynka. My jesteśmy bandą Drombo. Nie myliłem się, to była kobieta.
Bądź tak dobry i oddaj nam ten talerz. Kochany, trzymaj się mnie mocno. Jesteście za starzy, nie przejdziecie. Łapcie ich. Tak jest. To ty zostawiłeś ten talerz, tak? Więc jesteś córką Mary, naszą wnuczką. Ran. Dziadku, babciu, teraz, kiedy się znaleźliśmy, pozostaniesz z nami na zawsze. Mamy was. Przykro mi, ale nie możemy go wam oddać. Sami weźmiemy. Kula kosmiczna. Yattaman. Dopóki będą istnieć Yattamani, sprawiedliwość zwycięży. Przybyliśmy, aby was ukarać. Nie słyszę. Dzisiaj trochę przygłuchłam. A ja was nie widzę. Mam zmęczone oczy. Nie słyszycie mnie? Postaram się przeczyścić wam uszy. Kula kosmiczna. Dronio. Yatta. Dronio czuła dziwne bicie serca i przypływ młodzieńczej energii. Słodkie oczy Yattamana przeszywały ją do głębi. Co to za uczucie? Może to miłość? Nie, przecież nienawidzę wrogów. Zupełnie nie rozumiem, co się ze mną dzieje. Teraz słyszysz mnie dobrze? Tak. Ja jestem Yatta jeden. Jaki okrutny. Uspokój się. Yatta jeden, jaka ciepła ręka. Nie dotykaj mnie. Zapłacisz za to, co zrobiłeś. Szybko, do robota. Rozkaz. Trzeba włączyć komputer, który wybierze robota do walki. Gotowi? Jestem młodą kaczką. Wybiorę tego, który najbardziej mi się podoba. Czasem trudno podjąć decyzję. Zobaczymy, który dziś będzie walczył. Gotowi do akcji. Oto on, tym razem to Yatta Panda. Zwyciężymy ich. Jesteśmy silniejsi. Uwaga! Zaraz wam pokażę. Do kontrataku. Panda, łap swój wzmacniacz. Działa. Teraz roboty niespodzianka tygodnia. Yattamani wysyłają przeciwko nam coraz śmieszniejsze przedmioty. Zmęczyły mnie już te zabawki. Czy nie możemy być poważni? Wobec tego my się też pobawimy, rozbijając im arbuzy kijami.
Znakomicie, Bojaki. Nasze roboty działają bez zarzutu. Nawet świnka może wspiąć się na drzewo, kiedy ją chwalą. Ja też mogę to zrobić. Wspaniałe roboty. Jestem zadowolona. Od dzisiaj Yattamani nas popamiętają. Biedacy, prawie im współczuję. Natomiast my składamy wam kondolencje. Teraz napisane jest do ataku. Do ataku? Te nasiona wyglądają zwyczajnie, ale w rzeczywistości są mini-robotami. Mają zainstalowane silne ładunki wybuchowe. Bojaki, wiedziałeś, że w arbuzach są jeszcze nasiona? Nic nie da się zrobić. Jest bardziej pusta niż dynia. Co się dzieje? Są wszędzie. Zabrały mi sztuczne rzęsy. Byłoby lepiej, gdyby się nigdy nie urodziła. Puść mnie! Jak zwykle chcesz sama uciec. Teraz napisali, to koniec. Udało się. Możemy odjechać? Oczywiście. Wszyscy gotowi? To jest talerz na jabłka, który moja mama zawsze miała przy sobie. Więc nawet tym razem to nie był kamień do kuro? Jak zawsze. Mamo, twoje życzenie się spełniło. Jabłka zostały zebrane. Wybacz nam, może byliśmy zbyt srodzy dla was, ale nie wiedzieliśmy, że ty i twój mąż byliście chorzy. Gdyby Ran nie przyszła, na pewno nie zebralibyśmy wszystkich jabłek. Dziadku, babciu, chcemy podarować ci ten sad. Pragniemy, żebyś z nami została. Stokrotne dzięki. Nareszcie jestem szczęśliwa. Ran. Nie wytrzymam dłużej. Jestem bardzo głodny. Ja też mam pusty żołądek. Teraz was ukażę. Niech pan robi, co mu się podoba. Nie mam siły uciekać. Ponieważ moja informacja nie była dokładna, przyniosłem wam coś do jedzenia. Naprawdę? Dziękujemy. Jabłko! Nie mogę wejść. Chcę jabłko! Jestem głodny! Yattaman zakończył kolejną walkę. Nadal będzie kontynuował swoją misję.